Witam wszystkich, ja nazywam się Hincul i chciałem wam dzisiaj przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks. A dziś chciałem wam przedstawić ten oto pojazd. Jest to PZB2 Tier 4, czołg ciężki. Jest to czołg premium, nie wiem czy jeszcze jest do kupienia w sklepie za złoto, ale właśnie w sklepie, zaraz zobaczymy, go nabyłem. Jest jeszcze, także jeżeli ktoś by był zainteresowany po moim przedstawieniu, to naprawdę polecam, bardzo fajny czołg PZB2 740. I teraz tak, najpierw postaram się go wam mniej więcej przedstawić, jego parametry. Zobaczmy sobie właśnie, co on ma tutaj w pakietach. Działo jest poziomu drugiego, 47 mm, także nie za wielkie, ale to jest czwórka i tutaj właśnie jest to fajne, że ten pojazd ma losowanie tylko do czwórek i praktycznie gramy cały czas na topce. Jest to czołg ciężki, także no można powiedzieć non stop jesteśmy w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o tabelę. I cóż, co tutaj najfajniejsze w nim jest, to jest szybkostrzelność. Bardzo szybko pociski wyrzuca, naprawdę 27 strzałów na minutę. Penetracja na zwykłym pocisku mamy 55, na pocisku premium mamy 90 i uszkodzenia mamy w granicach 52. Bardzo szybki jest czas celowania, nie wiem czy nawet nie najszybszy w całej grze. 1,14, naprawdę bardzo szybko. Celność 0,38. I teraz zobaczmy jego sobie opancerzenie. Mamy tutaj z przodu 60, boki 60, tył 55 i wieżę mamy dookoła 46. Powiem wam, że ten czołg naprawdę bardzo dużo odbija. Jak trafimy na, dajmy na to, trójki, a nawet czwórki, jakieś lighty, naprawdę fajnie się nim gra, bo niesamowicie naprawdę ciężko jest go przebić. Jedyny problem to, co stanowi, to Hetzer i Matylda czwartego tieru, gdzie czasami po prostu brakuje tej penetracji i one, na przykład Hetzer ma działo z trollem, także musimy po prostu na to uważać. Cóż, prędkość jego maksymalna to jest 30 km na godzinę, naprawdę dość fajna. Obrót 45, obrót wieży 44, także też jest fajny. I teraz tak, co ja tutaj w nim używam, jeżeli chodzi o wyposażenie. Sprzęt eksploatacyjny, no to raczej u mnie to jest podstawą. Jeżeli chodzi o pociski właśnie premium, zobaczcie, tylko 800 sztuk srebra, także bardzo tanio, nie jest jakaś tam duża cena za to. Wyposażenie, mam osłoniętą optykę. Dla kogoś to może być dziwne na czołgu ciężkim, ale ja tak mam z tego względu, że tutaj nie ma dosyłacza. Ulepszona wentylacja i dużą osłonę przeciwodłamkową. Także ja używam czegoś takiego. Co mogę powiedzieć więcej na temat tego pojazdu? Naprawdę bardzo fajnie wygląda. Jest to prototyp bodajże z B1, z francuskiego czołgu. Także w sumie chyba nawet tak samo wygląda. Dość często właśnie jest w bitwach, są takie potyczki, gdzie właśnie walczymy z tym B1 naprzeciwko. Ale dużo ludzi właśnie gra na tych niskich tierach i nie wiedzą, gdzie zbytnio bić, a on tutaj właśnie, ten czołg, ma dość słabą wieżę. Także na to musimy uważać. No i cóż, powiem wam, że jazda tym czołgiem jest naprawdę dość przyjemna, z tego względu, że jeżeli chodzi o czołg ciężki, to naprawdę dość żwawo się porusza, bardzo szybko obraca. Moja załoga tutaj w sumie nie ma za wiele perków, bodajże jest teraz 9 robię. I myślę, że jeżeli włożymy dość dobrą załogę, naprawdę, zresztą nawet z tymi spokojnie daje radę. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o jego przedstawianie. I cóż, zapraszam was do bitwy i słyszymy się w bitwie. Hej. No i spotykamy się w bitwie. Bitwa na mapie Prochórówka, bitwa standardowa. Mamy jedną artę, kilka czwórek, widzę, jest. No i no w sumie kilka więcej, przewaga czwórek jest i trójki. Cóż, ciężkim czołgiem pojedziemy sobie tutaj na górę. Z tego względu, że widzę, drużyna się rozjechała praktycznie po
lewej stronie mapy, a na tą stronę niewiele czołgów widzę jedzie. No i jedziemy. Jeżeli chodzi o zarobki na tym czołgu, powiem wam, że można zarabiać. Nawet pokażę wam w tej bitwie, gdzie dość sporo zużyję pocisków. Na razie nie będę wam zdradzał w jaki sposób, ale zarobek i tak był w miarę dobry. Tym bardziej, że mamy jakieś operacje na zarabianie, także można tym czołgiem śmiało zarabiać. Jedyny, mówię, jest problem po prostu na pocisku podstawowym. Czasami po prostu brakuje nam penetracji. I dość często trzeba będzie używać po prostu pocisków tych premium, ale to nie jest jakiś tam duży koszt. Widzę, Lajcik pojechał jako jedyny na górę. Ja postaram się do niego dołączyć. Mam nadzieję, że go tam nie zabiją. Może będzie akurat nam potrzebny do spotowania. Chociaż ja tutaj, mówię, mam optykę na tym czołgu założoną. I mam jeszcze perki do spotowania. Także może damy radę. Powiem wam, że sylwetka tego czołgu, no, bardzo śmieszna, taka w sumie rzadko spotykana. Francuskie właśnie tak samo mają. Taka myśl francuska, no bo to był prototyp właśnie francuski. No i podjeżdżamy sobie. Jeżeli chodzi właśnie o przeładunek, to jest około 2 sekund, także bardzo, bardzo szybki. Skupianie, także tak samo jest bardzo szybkie. No i grając właśnie na niskich tierach, trzeba po prostu się przyzwyczaić do tego, że czasami te pociski lecą, żyją swoim życiem, tak bym to nazwał. Widzę, bitwa dość szybko się rozgrywa, ogólnie na tych niskich tierach to naprawdę dość szybkie te bitwy są. I czasami później człowiek musi się męczyć, żeby cokolwiek ugrać albo wygrać. No i zobaczcie, już jest 3 do 6. No i jest Matylda, gdzie tutaj ciężko, naprawdę ciężko z tymi pojazdami jest je tutaj penetrować z tego działka. Nie zapominajmy, działo mamy tylko z drugiego tieru. Nie wiem, czy cokolwiek zrobię na zwykłym pocisku. No, tyłem jakoś się ustawiła i weszło ładnie. No i teraz pytanie właśnie się rodzi, czy używać pocisków premium, czy nie używać. Ale jeżeli chcecie wygrywać bitwy, to po prostu nie zastanawiajcie się. Czasami wiadomo, te pociski premium też nam nie wejdą, jeżeli gdzieś tam nie będziemy trafiać w odpowiednie miejsca. Ale zawsze jest jakaś szansa, że po prostu pojazd przebijemy. Jest 4 do 11 dla drużyny przeciwnej. Druzgocący wynik. I ktoś jakby powiedział, że czy wygramy tą bitwę, to by było naprawdę ciężko powiedzieć tak czy nie. Ale nic, zawsze trzeba grać do końca i zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie mamy ani artylerii, tylko została niszczarka, ja i jeszcze jakiś med. A akurat grając właśnie tym pojazdem, którym gramy, musimy uważać na arty, bo on jest dość długi, jest bardzo łatwym celem dla artylerii. No i dobra, teraz jedziemy na dół. Nie wiem, gdzie jest reszta pojazdów. Widzę tutaj tylko był jeden hetzer, a jest ich bodajże dwa chyba. A nie, jeden jest, tylko jeden został. No i zostałem tylko ja i niszczarka. Naprawdę ciężko będzie wygrać tą bitwę. O ile w ogóle nam się uda. A może to będzie kolejna porażka, którą wam zaprezentuję. A są chętni, którzy by chcieli oglądać moje porażki akurat. Także może ich nie zawiodę. No i cóż, najważniejszą dla mnie teraz było rzeczą zniszczyć tą artę, gdzie ona dla mnie będzie stanowiła największe zagrożenie.
Dobra, oni nie, ma, nie mają już DW2 bodajże to było. Tutaj został jakiś PZ. Nie wiem za czym on tam stoi, albo za jakimś wrakiem. No ja tutaj muszę uważać, chowam się za ten domek na Artę. No i dobra, podjadę, cofnę się do tyłu, bo podejrzewam, że tam te lighty będą atakowały i niszczarki naszą bazę. No i właśnie, Arta skończyła mi ostatnią niszczarkę. Zostałem sam przeciwko sześciu pojazdom. No i cóż, gramy dalej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie jest tylko 9 przebić, 2 pojazdy zniszczone. No i mamy w przeciwnej drużynie 3 czwórki i 3 trójki. W tym najgroźniejsze właśnie dla mnie w tym momencie jest artyleria, która strzela dosłownie co 2 sekundy chyba, z tego co dobrze pamiętam. Jest naprawdę tak samo działo, to strasznie szybko bije. No i dobra, jedziemy. 3 oponentów na naszej bazie, 15 sekund. My w sumie zostało tylko 2. No i jest pełny hetzer. No i cóż, żeby po prostu skrócić do niego dystans, będę jechał i strzelał podczas jazdy. No ale muszę po prostu zbliżyć się do niego i postarać się może go objechać. I nie będę mu pokazywał swojego spodu, tak bardziej pod kątem będę jechał. No i zobaczcie, czysto bym grał medem, ale to skupianie tutaj na tym działku, tam 1.15 bodajże było, bardzo fajne to jest. Gdzie mogliśmy sobie pozwolić właśnie na coś takiego, że podjeżdżając bez problemu mogłem w niego strzelać. Na standardowym celowaniu, nie używając auto-aima. No i cóż, zostały nam 2 lighty i została nam Arta, która bije jak oszalała, widzę. Podwoiliśmy naszą liczbę przebić z 9 na 18. No i 5 fragów jak na razie jest. Zostało nam praktycznie połowę życia. Także nie ma tragedii. No i tylko 2 trójki i 1 Arta, którą mam nadzieję zaraz zobaczymy, gdzie ona stoi. Jest light na środku. Będzie nas tutaj podświetlał Arcie. Mam nadzieję, że szybko. O, właśnie gdzieś tam stoi. Tak. Jest. Jest artyleria, dobra, mamy ją. No i jeżeli ją skończymy, to można powiedzieć, że bitwa wygrana, bo z tymi trójkami to bez problemu powinniśmy sobie poradzić. Ładne podpalenie. No i dobra, jedziemy. Został nam pezecik. Jeszcze jeden light, ale ja nie widzę tego lighta w ogóle, nie widziałem go ani przy naszej bazie. Ja nie wiem, czy on czasem nie stoi u nich na bazie i po prostu gościu nie gra. Gdyby tak, można by było pokusić się o fajny medal. No i jedziemy. 7 pojazdów zniszczonych. Mam nadzieję, że bitwę uratowałem. Jest light, tak jest. Gościu nie gra. To cóż, robimy medal Fadina, który będzie po prostu ostatnim pociskiem musimy zniszczyć. Zniszczyć pojazd. Ktoś jak na to nie może patrzeć, to niech zamknie oczy, ale niestety wystrzelę wszystkie praktycznie pociski, tak żeby właśnie zniszczyć
ten czołg ostatnim pociskiem i wtedy dostaniemy właśnie medal Fadina. Czego się nie robi dla medali. Ale nierzadko po prostu nam się zdarzają takie bitwy, żeby właśnie coś takiego osiągnąć. Także tutaj akurat będzie to w miarę przyjemne, gdzie mamy właśnie śpiocha, który sobie stoi na bazie i nie gra. I właśnie to jest czasami denerwujące, gdzie nie wiem, powinno po prostu coś takiego z tym się robić. Nawet czasami się zdarza, że 2-3 pojazdy nie grają, albo po prostu ktoś włącza grę i odchodzi i czeka na wynik tylko później. Ale dla drużyny to jest naprawdę denerwujące. To jest film dla widzów o mocnych nerwach. Bo strzelam z Golda. Okej, został nam ostatni pocisk. I zniszczyliśmy ósmy czołg. A tym samym ratując ratując przegraną bitwę, można by powiedzieć. Ale zobaczcie, i tak mamy 46 tysięcy uszkodzenia, 1500, także nie jest źle, jeżeli chodzi o pojazdy czwartego tieru. Mamy medal Kołbanowa, mamy medal Fadina, mamy obrońcę, naprawdę jest tego sporo, mamy emeczkę. Naprawdę jest tego sporo. Kołbanów, zobaczcie za co jest. No i medal Fadina, tak jak wcześniej wspomniałem. No i to jeszcze są statystyki drużyn. Okej, to by było na tyle. Trzymajcie się, zapraszam do następnych bitew. Hej, pozdrawiam.